zachęcono cię do tego, żeby wzięła udział w kursie. Muszę przyznać, że tutaj pani dyrektor zawiłała, przekonała. Również jednym z elementów było to, że do tego kursu zgodzili się wziąć udział. Zgodziła się wziąć udział koleżanka i kolega, z którym dosyć dobrze, znaczy koleżanka uczyła również języka angielskiego. W związku z tym było, znaczy pomyślałam, że będzie fajnie, tak, bo będzie z kim wymienić doświadczenia, ewentualne uwagi i kłopoty rozwiązywać. I kolega uczący języka polskiego, który też wziął udział w tym kursie, to też to jest osoba, z którą się dobrze rozumiemy i jakby tutaj to był taki element decydujący, że się zdecydowałam wziąć udział w tym kursie. To jest taka wskazówka dla Państwa, że dobrze jest, jeżeli są osoby, które mogą ze sobą współpracować w szkole na temat oceniania kształtującego. Ja swojego czasu, jak próbowałam oceniania kształtującego dawno temu w gimnazjum w klasie pierwszej, to byłam sama. I to było naprawdę bardzo trudne, bo wszyscy patrzyli właśnie tak, kiedy mi się noga podwinie, prawda? Albo coś nowego próbuję i nic z nikim nie miałam możliwości rozmawiania. Tutaj rozumiem, że można było porozmawiać, wymienić, co się sprawdza, bo nie zawsze wszystko, co proponuje ocenianie kształtujące, jest tak do skopiowania w szkole, prawda? Zawsze sobie trzeba wybrać to, co w naszej szkole dobrze pracuje. Dobrze, to w takim razie to jest moment, widać, że różne są drogi dojścia do oceniania kształtującego i do wejścia szkoły. Tutaj też jest różnica, rozumiem, się zrobiła taka, że w niektórych szkołach cała szkoła już jest w to zaangażowana, a czasami próbujemy najpierw w dwóch klasach. Są różne strategie, właściwie trudno powiedzieć, która jest lepsza. Czy może u Was było jakoś inaczej? U nas było troszeczkę inaczej, mianowicie 6 lat temu zaprosiliśmy na taki warsztat właśnie trenerów z CEO. Ocenienie kształtujące zostało pokazane w całej Radzie Pedagogicznej i było pierwszy taki wow, zachwyt pełen. Ale jak doszliśmy do rozmów o szczegółach, to jednak uznano, że jest za dużo pracy, że niekoniecznie. I to był taki moment, kiedy uznałam, że jesteśmy na etapie cofania się o krok do tyłu i zdecydowałam się wtedy poznać bardzo dokładnie sama osobiście jako dyrektor szkoły strategię oceniania kształtującego. Stąd moja decyzja studia liderów oświaty. Tam chciałam wiedzieć do końca, znać wszystkie plusy i minusy tego oceniania kształtującego po to, żeby poznać argumenty dla Rady Pedagogicznej. Po pierwszym roku zaprosiłam, odwołując się niejako do tego pierwszego wow Rady Pedagogicznej, dwie młode koleżanki, które chciałam, żeby razem ze mną pogłębiały wiedzę i one zaczęły uczyć się, doskonalić swoje umiejętności właśnie w NAIW, Nauczycielskiej Akademii Internetowej, roczny kurs i od nich się zaczęło. Później to zaowocowało na tyle, że jeżeli nauczyciel mówi do nauczyciela, jakie ma korzyści, to jest naprawdę bardziej wiarygodny. A jeżeli do tego Rada Pedagogiczna widzi, że dyrektor wie, o czym mówi, to też jest bardziej wiarygodna. Więc połączyłam te dwa elementy i teraz mogę powiedzieć, że w szóstym roku cała szkoła już pracuje ok. Więc tutaj chciałam zaznaczyć, że koleżanka mówi o tym, że ważne jest, żeby dyrektor był też jak gdyby ambasadorem tego oceniania kształtującego. To nie może być tak, że wy sobie róbcie, ja tutaj wysłałam was na kurs i teraz to, a ja w ogóle tego nie robię. Nawet jeżeli nie ma lekcji razem z uczniami, co czasami się zdarza, to również może ocenianie kształtujące nawet na radach pedagogicznych stosować. Jak również zwracać uwagę na to, jak idzie na konsultację. Czyli dobrze jest, jeżeli też jest świadom tego.